Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Jeśli tak jak ja od czasu do czasu lubicie zjeść sobie coś lekkiego, to dzisiejszy wywar warzywny, wywar light jak go nazywam, będzie dla Was czymś idealnym. Można go przygotować sobie w większych ilościach na początku tygodnia, a później na tygodniu, kiedy już nie ma tyle czasu, tylko wyciągać odpowiednią porcję tego wywaru z lodówki i ugotować szybką, lekką i naprawdę bardzo smaczną zupę. Zupy mogą być różnorodne, to może być ziemniaczana, ogórkowa, kapuśniak, pomidorowa. Po prostu wszelkie zupy, jakie wpadną nam do głowy, na tym wywarze możemy przygotować. Co więcej, można go wykorzystać do wszelkiego rodzaju galaret, na przykład rybnych, więc jest to wywar bardzo uniwersalny. Nie ma w nim nic szczególnie skomplikowanego, ale prosiliście o taki wywar, więc go pokazuję. Przepis i składniki podam jak zawsze na www.skutecznie.tv, a teraz filmik, który pokażę, jak go gotuję. Zapraszam. Jeśli planujecie się odchudzić lub zacząć lżej odżywiać, to taki wywar warzywny jest doskonałym rozwiązaniem. Można go sobie przygotować odpowiednio wcześniej i poporcjować, na przykład poprzelewać do słoików i w chwili potrzeby sięgnąć taki słoik z lodówki i raz, dwa można ugotować bardzo smaczną zupę. Wspominam o tym, że jest to wywar dla osób odchudzających się, ale tak naprawdę nadaje się on dla każdego. Jest on po prostu lekki, esencjonalny, bardzo smaczny i może być podstawą wielu smakowitych, wartościowych zup. Przepisy z wykorzystaniem tego wywaru będę później pokazywała. Na początek jednak sam wywar, lekki, niemalże dietetyczny, ale bardzo esencjonalny i smaczny. Całość idzie bardzo szybko, tylko na początku trzeba sobie przygotować warzywa. 3-4 marchewki, ja biorę 3, 2 duże pory, 4 gałązki selera naciowego, więcej nie daję, bo on jest bardzo aromatyczny, 2 cebule, ząbek czosnku, liść laurowy i jeszcze pieprz oraz ziele angielskie, ale tego nie kroję. Zaczynam od pokrojenia warzyw. Te odłożone na bok, czyli por, marchew i seler, kroję bardzo grubo. Po pokrojeniu por warto włożyć do miski z zimną wodą, żeby ewentualnie wypłukać piasek, który utkwił między liśćmi. Mój jest już bardzo, bardzo dobrze umyty, więc po prostu odkładam go na bok bez płukania. Cebulę w kostkę, a czosnek po prostu drobno siekam lub dzielę po prostu na ćwiartki. Idzie to, jak sami widzieliście, naprawdę błyskawicznie. Teraz czas przejść do garnka i ugotować te warzywa. No to zaczynamy gotować. Ponieważ garnek jest duży, to duży palnik, ale niezbyt duży ogień. Dodaję tutaj 2 łyżki oliwy z oliwek, takiej do smażenia i je rozgrzewam. No i kiedy się rozgrzeje, trzeba uważać, żeby jej nie spalić. Dodaję warzywa i podsmażam. Najpierw cebulę i czosnek. I po niecałej minucie, kiedy cebula zaczyna aromatycznie pachnieć, dodaję pozostałe warzywa. Mieszam, obtaczając w oliwie i kilka minut, jakieś 5, max 10 minut podsmażam na oliwie tak długo, aż cebula się zeszkli, a warzywa delikatnie zmiękną. Oczywiście marchew nie zmięknie, ale te pozostałe. Minęło niepełne 10 minut, dokładnie 7. Warzywa zaczynają zmieniać kolor i zaczynają też już mięknąć. Cebula z całą pewnością jest zeszklona. Teraz dodaję przygotowane wcześniej 2 listki laurowe, 4 kulki ziela angielskiego oraz 5-6 kulek czarnego pieprzu. Dodaję także pęczek jakichś świeżych ziół, na przykład natki pietruszki, gałązki tymianku, pęczek tymianku bądź rozmarynu. W dzisiejszej wersji rozmaryn, ale ja go nie daję za dużo, bo nie lubię zbyt intensywnego smaku, daję jedną gałązkę, oskubuję tylko te listki igiełki. Chociaż w zasadzie można dać ją w całości i tak to będę później przecedzać. I zalewam zimną wodą, 1,5 litra. Rozmaryn zaczyna już pięknie pachnieć. Na chwilę zwiększam grzanie po to, żeby wola zaczęła się gotować. I kiedy zacznie się gotować, zmniejszam grzanie i gotuję na małym ogniu, bez przykrycia, przez jakieś, nie wiem, 30-40 minut, do czasu, kiedy warzywa się ugotują, oddadzą swój smak do wywaru, a ten wywar zredukuje swoją objętość, odparuje mniej więcej o 1/3, 1/4. I wrócę, kiedy to będzie gotowe. No i tak to wygląda, piękna, głęboka barwa wywaru warzywnego, wspaniały zapach, tego oczywiście nie będziecie czuć, chyba że sami ugotujecie ten wywar w swojej kuchni. Teraz wyłączam grzanie, przecedzam, ja warzywa jeszcze tak starannie odciskam i z tej ilości wychodzi mi mniej więcej litr
wywaru, taki niepełny litr. Można go oczywiście ugotować odpowiednio więcej, zwiększając stosownie proporcje. A jeśli chodzi o same warzywa, to w sposób oczywisty do wywaru nie będą mi już potrzebne. Ja ich oczywiście nie wyrzucam, tylko wykorzystuję do zupy, miksując je, tworząc taką zupę krem. Można je także wykorzystać do zagęszczenia sosu. Mimo że są wygotowane, to jednak trochę smaku w sobie tego warzywnego mają, więc absolutnie tego nie wyrzucam. I ten odcedzony wywar wykorzystuję od razu lub przelewam do słoika bądź mniejszych słoików, zakręcam i przechowuję na później. Można go zawykować lub trzymać w lodówce. Ja trzymam w lodówce. Jak widzieliście, nie soliłam tego i nie solę. Solę dopiero przy gotowaniu, ale jeśli wolicie, to można posolić od razu do smaku i w ten sposób przechować wywar lub od razu wziąć go do wykorzystania. Bardzo fajny i praktyczny pomysł, można go przygotować od razu w większej ilości i sobie go przechować na przykład na nadchodzący tydzień. Dzięki temu gotowanie zup stanie się przyjemnością, no i samym zdrowiem dla naszego organizmu. Smacznego!